Grüß euch, herzlich willkommen zum Österreich Grand Prix. Mam z Austrii świetne wspomnienia. Wygrałem tam w ostatnich dwóch latach. Inaczej niż się wydaje, silnik jest bardzo ważny w Austrii. To tor dla wielkich mocy, ale bardzo wymagający dla hamulców. Dziwna nawierzchnia, bardzo stara, bardzo gładka, co oznacza, że wyczucie opon jest tutaj najważniejsze. To prawda, że w ostatnich dwóch latach bardzo trudno było zrozumieć, czego musimy wymagać od opon, zarówno w kwalifikacjach, jak i podczas wyścigów. Wydaje mi się, że ten tor jest trudniejszy niż z pozoru wygląda. Układ wygląda na dość prosty, ale tak naprawdę z tymi ślepymi zakrętami jest zdradliwy i wielu kierowców robi tutaj bardzo duże błędy. Poza tym jest to jednak krótki tor, więc jeśli nie wejdziesz w 100% idealnie w zakręt, tracisz czas, od razu spadasz na niższą pozycję. Muszę naprawdę zaufać swojemu instynktowi na 100% i dać z siebie wszystko i być naprawdę na granicy możliwości. Mój ulubiony fragment toru to chyba zakręty 5 i 6. Są typowymi długimi zakrętami, szybkimi, ale naprawdę trudnymi. Musimy wejść w nie agresywnie, zazwyczaj na podsterowności. Podsterowność jest wtedy, kiedy skręcam, ale samochód wcale nie chce skręcać, tylko leci dalej prosto. I tego jest tutaj całkiem sporo zazwyczaj. To jeden z tych torów, gdzie musisz być tak blisko perfekcji, jak to tylko możliwe, żeby coś osiągnąć. Nie mogę się doczekać, kiedy Was znów zobaczę w Spielberg i mam nadzieję, że weekend wyścigowy dostarczy Wam mnóstwo radości.